Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych. Całość oferty możecie naturalnie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom z różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoim zadaniem, możecie do mnie bezpośrednio od razu mailować na zadania@projekty.pl. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z obliczania NPV, czyli wartości inwestycji netto, obecnej wartości z inwestycji w ramach powiedzmy finansów czy metody oceny projektów inwestycyjnych. Generalnie chodzi o to, że mamy jakieś tam przewidywane wpływy, które mogą się pojawić na przykład w przeciągu 5 lat, a wiemy, że jakieś pieniądze trzeba wyłożyć i one wynosiły na przykład 120 milionów złotych. I teraz mamy zawsze w takich zadaniach podaną jakąś stopę dyskontową albo stopę zwrotu wymaganą, jaką my chcemy osiągnąć co roku z inwestycji. I teraz jeżeli mamy ocenić, czy dane przedsięwzięcie według tego kryterium NPV jest dla nas korzystne, czy tam powiedzmy chcemy dowiedzieć się, czy dane przedsięwzięcie należy zrealizować, czy też nie, trzeba te elementy znać, czyli jakie będą przypływy pieniężne i jaki jest wypływ pieniężny. W dalszym kroku trzeba pamiętać, co to jest ta metoda NPV. Ona może nam właśnie pozwolić określić, ile na dzień dzisiejszy warte są te inwestycje, które tutaj mamy wymienione, ile tutaj te przypływy są warte, po skorygowaniu o wartość tych pieniędzy, które obecnie teraz, najczęściej w okresie zerowym, czyli przed realizacją tej inwestycji, należy wyłożyć. I teraz trzeba zacząć od tego, że jeżeli wiem, że te inwestycje tutaj 120 tysięcy złotych, czyli milionów złotych, to akurat w milionach, wykładam w okresie zero, to będę to dyskontować 0 razy, bo do momentu zerowego, w okresie zerowym ja mam 0 okresów. A więc oznacza to tyle, że jeżeli przed rozpoczęciem wykładam te pieniądze, to nie muszę to w żaden sposób ani razu dyskontować. Jeżeli te pieniądze bym płaciła dopiero w pierwszym roku, to bym musiała tutaj dyskontować raz do momentu zerowego, ile jest okresów. Dlatego tutaj kolejne 10, 10, 40, 50 i 50 to były 5 wpływów pieniężnych, jakie się pojawiają na najbliższe 5 lat, czyli od pierwszego okresu aż do piątego. I dlaczego to jest dyskontowane raz, dwa razy, trzy, 4 podniesione kilkukrotnie? Ano dlatego, że tyle okresów jest od momentu rozpoczęcia inwestycji. Jeżeli 10 tysięcy, 10 milionów złotych pokazuje się po roku, to muszę dyskontować raz. Jeżeli kolejne 10 milionów powiedzmy pojawia się po 2 latach od rozpoczęcia działalności, po 2 pełnych okresach, czyli na koniec drugiego roku, muszę dyskontować dwukrotnie. Jeżeli kwota się pojawia po 5 latach, dopiero od rozpoczęcia inwestycji, to muszę dyskontować 5 razy. Dlaczego? Bo każda z tych kwot musi być ustalona, ile ona jest warta, przy uwzględnieniu tego, że pieniądze tracą, powiedzmy, muszą zarabiać co roku 10%, bo taką rentowność sobie zakładamy. A więc w tym momencie, jeżeli nam wychodzi minus 7,395 miliona złotych, to będzie dla nas to taka informacja, że NPV po pierwsze jest ujemne. Oznacza to tyle, że jeżeli ja zainwestuję w ten projekt, bo tak najczęściej inwestycje określamy, to nie zyskam, a więc wręcz stracę. To inaczej można powiedzieć, może ja zyskam, ale na innych, jeżeli wymagam dokładnie 10% co roku, to tutaj stracę, bo opłaca się na przykład zainwestować czy w lokatę, czy w jakieś obligacje i mogę zarobić więcej. Ta stopa tutaj założona 10% jest jeszcze w miarę taka umiarkowana, ale zakładając taką obowiązek zarabiania tych pieniędzy, żebyśmy chcieli, żeby tyle nam przynosiły co roku, ostatecznie my jednak tracimy 7 milionów złotych, na pewno nic więcej tu nie wygenerujemy. I teraz możemy to tak skomentować, że przedsięwzięcie posiada ujemne NPV, co sprawia, że on jest nierentowny przy zakładanej stopie wymaganego dochodu, czyli obecna wartość to po prostu jeżeli ja zainwestuję teraz te pieniądze, 120 milionów złotych, i będę oczekiwać na 100% takich wygenerowanych 10, 10, 40, 50 i 50
wpłat, czy powiedzmy wpływów gotówkowych, czy tam na konto, to ja wiem, że będzie to jednak dla mnie mało korzystne, bo i tak stracę 7 milionów złotych, więc mu trzeba powiedzieć, że uwzględniając zmiany wartości pieniądza w czasie, ta inwestycja przynosi nam stratę na ponad 7 milionów złotych, bo musimy po prostu wiedzieć, że to, że ja po 4 latach dostanę 50 milionów, to nie robi różnicy, czy dostanę te 50 milionów po roku, czy po 5 latach, bo to nie jest dokładnie to samo. Jeżeli byśmy chcieli na przykład zarabiać 10 milionów złotych, czy w pierwszym roku, czy w drugim roku, naturalnie możemy powiedzieć, że opłacalne jest dla nas otrzymanie 10 milionów złotych już po pierwszym roku, bo zarabiając na lokacie 10%, ja po roku mam już 11 milionów złotych. Czyli w tym momencie opłacalne jest zawsze dostać pieniądze szybciej, a w tej samej wysokości. Więc ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło sposobu wyznaczania NPV, jego rozumienia i interpretacji. Jeżeli byście mieli zadanie, gdzie na przykład należy porównać NPV dwóch projektów, to zawsze wybieramy ten NPV tego projektu, który po pierwsze jest i dodatni, ale i wyższy od konkurencyjnego. A więc jeżeli dwa NPV dwóch różnych projektów są dodatnie, to wybieram ten projekt, który ma wyższe NPV. Jeżeli byśmy mieli na przykład jedno NPV dodatnie, drugie ujemne, no to zdecydowanie od razu odrzucam projekt, który ma NPV ujemne, bo oznacza, że taki projekt jest nierentowny i jedynie do realizacji można przyjąć ten projekt, który ma wyniki dodatnie, nieważne jak bardzo, ale już sama kwalifikacja, że jest dodatnie, oznacza dla nas przechodzi. Także ja Was serdecznie pozdrawiam. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, jak najbardziej możecie się ze mną kontaktować na zadania, myślnik projekty@wp.pl. Tam załączajcie swoje zadania w formie plików. Ja odpiszę, gdy będę miała tego możliwość. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie przedmiotu. Komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, subskrybujcie pojedyncze filmy, udostępniajcie je znajomym i korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy, czy to w formie pojedynczych filmów, czy playlist. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań.